Okej, teraz te manetki, żeby rozpołowić, musicie zrobić dwie rzeczy. Tutaj macie taką zapadkę w tym miejscu, ją trzeba podjąć, ale wcześniej odwracacie manetki tutaj do góry nogami. Jest taki pierścień mocujący. O, ten pierścień i ten pierścień trzeba zsunąć. Tu jest też zapadka. Tą zapadkę wciskacie i ten pierścień się zsuwa. Nie wiem, czy jedną ręką mam radę. Bo on jest dość, ale mi będzie niewygodnie, więc jak coś to na chwilkę kamerę odłożę, a spróbujemy lewą rączką. O. Pierścień się zdejmuje, z powrotem wracacie na tą stronę, dokładnie na tą i tutaj w tym miejscu podważacie i to się wam rozpołowi. W tym miejscu jest ta zapadka. Tutaj i tutaj macie, to wam się chowa. I macie rozpołowioną manetkę. Wymieniacie i macie już prawie ten pomad gotowy. Ok, tak prowizorycznie na chwilę wsadziliśmy te manetki. Podpięliśmy te tylne kostki. Przyciągnąłem tutaj tą wiązkę od tempomatu, akurat tu tak fajnie wchodzi ten plastik. Trzeba tak wepchać, żeby po prostu o nic nie obcierało, żebyśmy nie mieli później żadnego zwarcia. O, trochę nam ostrość skacze. Tutaj, tędy najlepiej poprowadzić sobie tutaj odołem. Ja tu jeszcze odkręcałem moduł komfortu, żeby mieć więcej miejsca. Ten Torx bodajże chyba 30. Któryś z tych większych. Zaraz zobaczę, tak, 30. Poprowadźcie tutaj ten kabel jeden. Będzie tutaj szedł do bezpiecznika. I tutaj ta wiązka idzie tędy, tędy. Tu i tu nam wychodzi. Połączymy ją z tą kostką. Gdzie jest ta kostka? O. O, z tą kostką. W opisie filmu dam rozpiskę, jak tak podpiąć, żebyście nie mieli problemu. Tą kostkę wypychacie tam spod szybia, spod komputera. Tutaj za chwilę pokażę. I co? Podpinamy to. Wypychamy kostkę pod szybie z powrotem. Spinamy. I będziemy mogli powoli składać analogicznie w odwrotnej kolejności manetkę i całą kierownicę. Na co zwrócić uwagę? Na tą wiązkę, którą prowadzicie, żeby o nic nie zahaczała, żeby się nie przecierała, tak żeby wam nie narobić szkód później w przyszłości, w trakcie użytkowania auta. Ok, kochani, kilka słów jeszcze na koniec, podsumowując tą część techniczną, powiedzmy manualną, montażu tej wiązki, którą potrzebujemy do uruchomienia tempomatu. Na pewno musicie mieć klucz do zdjęcia kierownicy, nasadka M12 spline, takie oznaczenie, tak chyba się to pisze. Ten klucz wygląda mniej więcej, ta nasadka wygląda w ten sposób. To ona jest potrzebna do odkręcenia kierownicy. No i kilka tam podstawowych narzędzi, torksy do odkręcenia tych plastików. Jeszcze kilka rzeczy, których na koniec chciałbym wam powiedzieć, a nie było w wcześniejszym materiale. Do którego bezpiecznika macie się wpiąć? Jak macie skrzynkę bezpieczników w autach z grupy WAG, to zazwyczaj to jest tutaj po lewej stronie. Bezpiecznik numer 5, jest to ten, 7,5 A. Jeśli otworzycie sobie tutaj takie ma oznaczenie na tej tabliczce znamionowej, bezpiecznik numer 5, czyli drugi rząd, pierwsze okienko po lewej. Tutaj bezpiecznik numer 5, 7,5 A. Odkręcacie dwa torksy tutaj i tutaj. Torks
25. Ta cała tabliczka z tymi bezpiecznikami Wam odchodzi, otwiera się. Tutaj jest taka zapadka w tym miejscu. O, otwieracie tutaj to od tyłu i tam podpinacie się przewodem z manetki, jednym z tych 5 przewodów. Zazwyczaj jest to kolor czarny, czarno-biały, tak jak w tej manetce. I to się wpinacie w ten bezpiecznik. Numer 5. Co jeszcze nie powiedziałem, a co warto zrobić? W trakcie wpinania się tutaj w tą skrzynkę z bezpiecznikami, jak i tam w tą kostkę z tempomatem, zróbcie to dość solidnie, nie używajcie jakichś tam szybko złączek, najlepiej po prostu zalutować. Koszulka termokurczliwa, ewentualnie taśma izolacyjna, porządnie to zaizolować, tak żeby nie było później jakichś problemów. Wiadomo, tutaj jest prąd, elektryka, żeby nie było później jakichś zwarć, a nie daj Boże pożarów. Co do schematu podłączenia. Schemat jest bardzo prosty. Patrzcie dokładnie na pinę, na numerację pinów w tej kostce, jak i w wiązce od manetki, którą się wpinacie w kostkę, to wtedy na pewno się nie pomylicie, nie sugerujcie się kolorami, bo wiązkę ktoś mógł dorabiać, więc mógł dać użyć innych kabli. Co do wiązki samej i manetki, szukajcie taką, która już ma zakończenie konektorkami, to oszczędzi Wam pracy. I tak jak mówiłem, jak rozebrać tą kostkę? Widzicie, ona już tutaj jest wciśnięta, ten różowy kawałek plastiku. Z góry podważacie lekko i tutaj od dołu wciskacie, wtedy ona Wam luzuje kable. Możecie mogli spokojnie wepchać konektorki od manetki i wtedy zatrzaskujecie i wpinacie się w kostkę w podszybiu. I to by było tyle co do samego podpięcia. Tak jak mówię, tylko zwróćcie uwagę na rozpiskę pinów i sugerujcie się właśnie podpisami na kostkach, a nie kolorami kabli. Ok, żeby dokończyć instalację tempomatu, musicie go aktywować jakimś programem diagnostycznym przez złącze OBD. Tutaj mamy VCDS. Wchodzimy w zakładkę Engine, bloki pomiarowe. O, i wejdziemy na grupę 6. Zejdziemy do grupy 6. Ok, i tutaj macie, wszędzie są zera, bo tempomat jest wyłączony. Włączycie, pokazuje Wam się jedynka, zapala Wam się kontrolka na desce rozdzielczej. U mnie już tempomat włączyłem, teraz Wam pokazuję, jak to zrobić. Cyk. Włączając, zmienia Wam się tutaj cruise system, czyli jest jedynka, że jest aktywny. Naciskając pedał sprzęgła, też zmienia Wam się tutaj 000 na jedynkę z przodu. Pedał hamulca tak samo. Dwie jedynki. Więc to wszystko działa. Tu jest pedał gazu. I to jest oznaka tego, że dobrze podpięliście sobie manetkę. Dobrze poprowadziliście przewody i żeby go aktywować, musicie wejść w Engine, zakładka Login i tutaj wpisujecie taki kod 11463 i do it. I po wpisaniu tego kodu aktywuje Wam się tempomat i po wejściu właśnie w bloki pomiarowe tutaj grupa 6
będziecie mieć tempomat aktywny. Czyli wyłączając będzie 0, włączając będzie 1 i pedał hamulca gazu, jak i sprzęgła powinien wywołać tutaj reakcję, czyli zmiana z 0 na 1. Oczywiście później jazda próbna, jazda testowa i zobaczycie, czy faktycznie wszystko zrobiliście dobrze i udało Wam się ten tempomat aktywować. O, cześć kochani, dzisiaj krótka demonstracja tempomatu, a właściwie jego sprawdzenie, czy dobrześmy to wszystko złożyli, zainicjowali programem. Jak najłatwiej sprawdzić? No tak, wyjechać na drogę, włączyć tempomat i zobaczyć, czy wszystko działa. Kontrolka się świeci, tak? Włączamy tempomat, ustawiamy sobie tutaj dźwigienką dodaną prędkość, nogę bierzemy, tak żeby nam nie przeszkadzała, może sobie odpocząć, a ustawiona prędkość trzyma się cały czas. Tak więc wszystko jest sprawne, jeszcze sprawdzimy, czy przyspiesza nam. O, też przyspiesza, tak więc jest ok. Jak macie jeszcze jakieś pytania co do samego podłączenia tej wiązki, czy tam aktywacji, to piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że w miarę jasno wytłumaczyłem i że komuś się przyda. Na pierwszy rzut oka wydaje się to dość skomplikowane, ale jest to naprawdę w miarę proste. Jak spokojnie podejdziecie do tematu, zobaczycie, jak u siebie jest poprowadzona ta wiązka. To na pewno dacie radę z podłączeniem. Wystarczy mieć troszkę podstawowych narzędzi i chęci. To jest najważniejsze chyba w każdych modyfikacjach, jak i w całym życiu. Dobra. A my jedziemy już do pracy. Trzymajcie się. Cześć. When I was lost, just lost.